Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj mamy czwartek, 29 sierpnia i posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi. Przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będę walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać. Dzisiaj moją uwagę zwróciło pierwsze zdanie. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przepasz swoje biodra, wstań i idź. Najpierw Pan Bóg kieruje słowo. Najpierw słyszysz słowo. Najpierw jesteś na etapie przyjmowania. Najpierw jesteś na etapie brania. Dopiero później idziesz. Spróbuj tak kształtować swoje życie, aby każdy dzień zaczynał się od spotkania z Panem Bogiem. Aby każdy dzień rozpoczynał się od tego momentu, że Pan kieruje do ciebie jakieś słowo. Kieruje słowo umocnienia, zaproszenia, jakiegoś światła, które będzie cię prowadziło przez cały dzień i będzie ci dawało siłę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.